Aktualności i wydarzenia. Samorząd, gospodarka, kultura, sport i turystyka. Oglądaj serwis informacyjny gminy Kamienna Góra. Panie wójcie, proszę powiedzieć, jakie są założenia budżetu na 2016 rok? 6 listopada przygotowaliśmy projekt budżetu, który przedstawiliśmy już na listopadowych komisjach wszystkim trzem komisjom resortowym Rady Gminy Kamienna Góra. Otrzymaliśmy już opinię pozytywną Regionalnej Izby Obrachunkowej w tym tygodniu i już na grudniowej sesji 30 grudnia dokładnie będziemy procedować, czy radni będą procedować nad tym budżetem. Budżet jest dostosowany tak naprawdę do naborów, które już w przyszłym roku ruszają. Przypomnę tylko, że w 2015 my się dokumentacyjnie przygotowywaliśmy jako Urząd Gminy do aplikowania o te środki, wiedząc, czy korzystając już z pewnych szczątkowych informacji, wiedzy, która do nas docierała, kiedy takie nabory będą. I z większą częścią tej dokumentacji jesteśmy już do tych naborów przygotowani. Natomiast w drugiej części roku pojawiły się kolejne nabory, bo przypomnę tylko, że w tych wszystkich programach typu Regionalny Program Operacyjny czy Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, większość naborów odbędzie się jednak w 2016, 17 i 18 roku. W tych trzech latach tak naprawdę większość środków unijnych zostanie rozdana. W związku z tym my, nasze budżety i ten w 2016 roku musi być dostosowany właśnie do tych terminów naboru. Lwia część naszego budżetu przyszłorocznego jest również przekazana czy jakby poświęcona kolejnemu etapowi dokumentacji, no ale oczywiście również inwestycje się pojawią w przyszłym roku, czyli nadal będziemy remontować drogi, nadal będziemy budować nową infrastrukturę, mówię tutaj o wodociągach i wodociągach przede wszystkim, i nadal będziemy inwestować w infrastrukturę oświatową i kulturalną. Oglądaj serwis informacyjny gminy Kamienna Góra. Tematem 15 sesji Rady Gminy Kamienna Góra, poza stałymi punktami jak informacja pana wójta z działalności międzysesyjnej i pana przewodniczącego, będzie główny punkt, to będzie podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia lokalnej strategii rozwoju gminy na lata 2015-2022. Będzie mieć to przedstawione, będziemy nad tym debatować, jaka ta strategia ma wyglądać i co jest dla nas najważniejsze na te lata. I będzie szereg innych uchwał, między innymi uchwała w sprawie ustania miejsca do handlu. Chodzi tutaj o miejsce targowe we wsi Krzeszów, ustalenie regulaminu i uchwała także w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i jeszcze jedna uchwała, projekt uchwały w sprawie wolontariatu. Oglądaj serwis informacyjny gminy Kamienna Góra. W imieniu organizatorów dzisiejszej uroczystości Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorzelcu, Stowarzyszeniu Wrzosowisko Gorzelec, serdecznie witam wszystkich Państwa. Dowódcą dzisiejszej uroczystości będzie drug Marcin Zawodnik, zastępca naczelnika OSP Gorzelec. Moja ważność! Witam serdecznie prezesa zarządu oddziałowego Związku Osób Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeczypospolitej Polskiej, grupa Jana Kisprzyka. Witam serdecznie prezesa oddziału gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnej Rzeczypospolitej Polskiej Stanisława Szmelińskiego. W dniu dzisiejszym odbywa się 70. rocznica powstania jednostki OSP na terenie gminy Kamienna Góra. W związku z tym przewidziane są odznaczenia tutaj dla najstarszych druhów z jednostki OSP Gorzelec. Najstarszym druhem jest druh Stanisław Przybytek, który 65 lat jest członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorzelcu. Uchwałą prezydium Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej oznaką za wysługę lat uhonorowanie zostanie. 65 lat pan druh Przybytek Stanisław. Druk Jan Sadek. 45 lat druk Zapała Bolesław. 45 lat druk Ryszard Czarnecki. Wysługą 40 lat
druh Zbigniew Czarnecki. Wysługą 30 lat Edward Werstach. Roman Wróblewski i Stanisław Bogiela. Wysługą lat 15 druh Respondek Piotr. Andrzej, Paweł Przemysław i Paweł Dariusz. Wyczytamy proszę o wystąpienie, a o udekorowanie prezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Stanisława Szymańskiego na liście komendanta gminnego Zdrowia Zarządu. Wyczytamy proszę o wystąpienie. Z okazji 70. rocznicy założenia jednostki OSP w Pogorzelcu pragnę wyrazić ogromne uznanie i wdzięczność za wieloletnią służbę, ofiarność i trud ponoszony w wypełnianiu strażackiej powinności. Wszystkim druhnom i druhom, którzy tworzyli i nadal tworzą historię jednostki OSP Pogorzelec, dziękuję za wysiłek i ryzyko, jakie podejmujecie w ochronie życia, imienia ludzkiego, za niesienie pomocy ratowniczej wszystkim potrzebującym, za codzienne, sumienne realizowanie swoich zadań. Życzę wszystkim członkom OSP Pogorzelec dużo zdrowia, pomyślności, wytrwałości, męstwa i satysfakcji z wykonywania zawodu, który nadal obdarzony jest wielkim zaufaniem społecznym. Słowa te kieruję również do seniorów pożarnictwa, do młodzieży strażackiej, a także do Waszych rodzin oraz do wszystkich osób i środowisk wspierających czynnie Waszą jednostkę. Niech święty Florian otacza Was swoją opieką i wypełniamy Waszej służby, Panie Druhu Prezesie, na Pana ręce. Nie będę czytał w dowód uznania te słowa, nie wypłowieją chyba zbyt szybko. Wszystkiego dobrego. Oglądaj serwis informacyjny gminy Kamienna Góra. Kamień Sobociński. Dariusz Sobociński. Michalik Dominik. 3, 2, 1. Witam Was serdecznie. Zaczynamy trening pobicie rekordu Guinnessa. Rozgrzewka, prawa rączka, krążenia, przód. Krążenia robimy w głowie 15 sekund jedną ręką. Zmiana. Druga. Spełniliśmy wymogi podstawowe, które były określone przez organizatora, minimum 25 uczestników. Na naszym orliku podczas bicia naszej próby było 33 uczestników. Zaczęło 33, również ukończyło 33 uczestników. I co teraz musimy zrobić z dokumentacją? Dokumentacja zostanie teraz wysłana. Mamy czas na to do 19 października. Wysłana do Fundacji Kultury Rozwoju Fizycznego. Później federacja wysyła do Guinnessa całą dokumentację. Guinness ma na to określony czas i on będzie z wyznaczonymi ekspertami określał, czy zostały procedury wszystkie spełnione. Wiktoria, dwa paluszki. Dobrze, moi drodzy. Musimy zrobić teraz procedurę. Oglądaj serwis informacyjny gminy Kamienna Góra. W Pisarzowicach gminie Kamienna Góra odbył się drugi przegląd taneczny. Przed publicznością zaprezentowało się 6 grup. Prezentacje taneczne rozpoczął zespół pieśni i tańca Wałbrzych. Następnie sekcja rytmiki z Domu Kultury w Lubawce, grupa tańca nowoczesnego Dom Kultury w Lubawce, Ojtam Ojtam, Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Krzeszowie, Dance Life grupa młodsza, Dance Life grupa starsza. Przegląd przygotowało Wiejskie Stowarzyszenie Dance Life. Każdy z uczestników otrzymał dyplom pamiątkowy i były też niespodzianki. Główne podziękowanie otrzymała Ewelina Kościelniak, główna organizatorka przeglądu. Oglądaj serwis informacyjny gminy Kamienna Góra. Otwórz
serce po raz trzeci. To nasza unikatowa akcja charytatywna zorganizowana tu, w naszym środowisku, przez ludzi zamieszkujących i działających tutaj dla naszych dzieci. Oglądaj serwis informacyjny gminy Kamienna Góra. To jest akurat owinięte to przegląd tradycyjnych stołów wigilijnych. I w tym roku po raz pierwszy konkurs na najlepszą potrawę skarpia. Przedstawicieli sołectw jest 10, tyle że nie wszystko są to sołectwa. Niektóre z sołectw wytypowały swoje stowarzyszenia i one biorą udział, ale ogólnie jest 10 przygotowanych stołów. Trzecie miejsce w przeglądzie tradycyjnych stołów wigilijnych, Stowarzyszenie Szarocinianki. I pierwsze miejsce w przeglądzie tradycyjnych stołów wigilijnych, sołectwo Pisarzowice. Główna nagroda, Złoty Anioł, przygotowany przez pracownię pana Arka Szweda z Lublina. I ten właśnie piękny anioł trafia do... Ten anioł trafia do Stowarzyszenia Wrzosowisko Ogorzelec i mieszkańców Wrzosowisko. Oglądaj serwis informacyjny gminy Kamienna Góra. Szanowni mieszkańcy gminy Kamienna Góra, mieszkańcy powiatu kamiennogórskiego, z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia życzę wszystkim, Państwu, każdemu z osobna, tego, co życzy każdy z Was swoim bliskim. Życzę zdrowych, spokojnych, świątecznych, w rodzinnej atmosferze spędzonych dni najbliższych. Życzę, aby te dni świąt Bożego Narodzenia były spędzone zgodnie z naszą tradycją, z tym, co przypomina nam o naszym dzieciństwie, ze wszystkimi potrawami, z kolędami, z tymi wspólnymi członkami naszej najbliższej rodziny. Życzę rozmów, życzę zadumy nad sobą, nad kończącym się rokiem, ale życzę również tego wszystkiego, co tak naprawdę powinno w tych dniach nastąpić. Życzę tego spowolnienia pędu dnia codziennego, życzę więcej czasu spędzonego w rodzinie dla swoich najbliższych i życzę spełnienia wszystkich marzeń. Natomiast z okazji zbliżającego się nowego roku wszystkim mieszkańcom, wszystkim naszym partnerom, kontrahentom, przedsiębiorcom, przedstawicielom organizacji społecznych życzę spełnienia swoich najskrytszych marzeń, nie tylko tych zawodowych, ale również tych prywatnych.